Słuchaj, ta moja z Bydgoszczy, ona jest, tylko ona musi być tam u mamy. Ja ciągle do mamy, bo mama mu załatwić ma rentę. I tam on miał takie badania, wiesz, no bo ma pierwszą grupę, bilety za darmo, to jakże renty nie załatwili tej Bydgoszczy. A ten sąd taki głupi, czy tam może matka jakaś jeszcze głupsza, no ona go nie ubezwłasnowolni, bo ona chciała go mieć przy sobie. Potem mówi, że jakaś tu koleżanka jest w Bydgoszczy dla ciebie. Ja mówię, słuchaj, ty nic nie słuchaj się, idź według swojego sumienia, ani matka, a sąd się pyta, a czy pan umie liczyć, bo oni go podpuszczają. Ja jeszcze e-mailem napiszę do tego sądu, co to za sąd durny w Bydgoszczy. Chłopak w internecie inteligentnie na Facebooku chodzi, a sąd się pyta, czy on umie liczyć. Wariactwo jakieś. No, to albo był żart, albo no, chcą, no nie mogą ubezwłasnowolnić, bo to może być na stałe, na pół gwizdka, na 100%, jakoś tak, ale przecież oni tego nie mogą. I tak chodzi właściwie o rentę taką, żeby przydzielić coś, żeby miesięcznie była wypłata. No jak jest pierwsza grupa inwalidka, to nad czym to się zastanawiać? Ja tak myślę. No. Znowuż postawiła wszystko na jedną kartę. Pierwszą, tak, jest bardzo grzeczny chłop. Nie jak on śpi, to czasem ma takie odruchy, że gdzieś chce w kosmos lecieć. Trzeba go łapać. No, także to jest taki odruch, taki niewinny, że jak ktoś się nie połapie na tym, to nie wie, o co chodzi. Że ludzie są tacy, którym trzeba pomóc, a nie żeby jeszcze zabierać. Tak. Jeśli oczywiście do tego wyjścia dojdzie, bo pojawiają się głosy. A idź ty z tą Narbutza. Słuchaj, ja ci coś powiem, Rysia. Ja jestem obrażona na tego Rydzyka. Może on niewinny, ale ta z Narbutza na Facebooku się reklamuje wciąż z Rydzykiem. No to jak do niego dzwonisz, to od niego SMS, czy co? No to ciągle Rydzyk i ten Zelewski. Z krzyżami chodzi. Proszę ci, pedofil. A ta Maciąg z Marski była w sądzie i powiedziała, że on nie jest żadnym pedofilem, nic nie jest, jak myśmy to czytały z policji, cztery kartki, dwóch chłopaków gwałcił od tyłu, jednego, co miał 15 lat, drugi też 16, czy coś koło tego, a te dwie inne to można odrzucić, obmacywanie i te, ale... No Narbutta, głupi, jaki on głupi, myśmy tu raz dały szansę, taki abonament, żeby raz on płacił, raz kurczaczek, żeby płacił, wiesz, a Zelewski zabił, to... On nie ma, jakiś coś tam ślad jest, że on wysyła jakimś pedałom po 150 zł, tam nie ma i przez bank wysyła. Ja mówię, 150 to się w dupę postawi. Ja mogę dziecku wysłać i 500 zł, tylko żeby dziecko było grzeczne, żeby dziecko użytek z tego zrobiło. I po co z tymi krzyżami ta Zelewska zasuwa? Musi jednak dobrać sobie jeszcze te kilku demokratycznych unionistów, którzy... Zalewska, Maciąg, ale trudno, słuchaj, ta Maciąg, to ona, wiesz, wiadomo, że jest faryzejka, to kłamie. To niech tam nagadała w sądzie, to wiesz, jego oni wyciągnęli z tego sądu, że może jak co, to odpowiadać z powództwa cywilnego. Odstają od konserwatystów w bardzo wielu kwestiach. I tego wyciągnęli go tylko pod tym warunkiem. Sprzeciwiają się liberalizacji prawa aborcyjnego, sprzeciwiają się... Może siedzieć, ta Maciąg może siedzieć, bo ja bym wcale jej nie broniła, bym nawet się śmiała, że taka moherowa... bo nawet nie koalicja. Wiesz, daj spokój, przecież ona jest psychiczna. Mając takich dwóch nierównoprawnych koalicjantów, tak zwany o zmarszczka, tak ona tu gdzieś negocjowała. Czy Zelewski nie ciągnął do niej i mówi, chodź do niej do domu, ja mówię, ja tam nie lubię siedzieć tutaj, zawsze będę kawę pić, będziemy, no czasem na mieszkania popatrzeć się, ale ona miała tu na Saskiej matkę, zmarła, na Gocławiu mieszkanie, ona ma dwa mieszkania. W klasie europejskiej krąży gigantyczna liczba tego rodzaju żartów rysunkowych. Ona, no taka, ja wiem, cwana, słuchaj Rysia, bo ty byś chciała reklamować ten teatr powszechny, a ona tam prawdopodobnie stoi z jakimiś transparentami i z papierem w głowie i ma piórko w kapelusik szyty i tylko ją gdzieś posłać na Czeremkę, tą Zofię Maciąg, bo tam był taki bankiet chyba, czy byłaś, Rysia, co to było, ja już nawet nie pamiętam, ale mówili, że my jesteśmy tu, a Zofia
Sofia jest przed teatrem i protestuje. No, ta sztuka była, wiesz, jakaś te... klątwa, tak. Anglicy chcieli negocjować twardo. A Rysia, ty nie reżyserowałaś tej klątwy przypadkiem? Twardo postawił na swoim, nie negocjować jak najlepsze warunki. Nie posądzam, ale jeżeli ty mówisz, że posądzam, to znaczy, że czujesz, że jej tej sztuki nie powinno być. Mają po pierwsze perspektywę przed sobą ewentualnego rozpadu całego Zjednoczonego Królestwa. Bo w perspektywie może już nastąpić. Szkoci w 60 roku bodajże 8% Szkotów głosowało za. Że pokazuje ciemnotę całej tej wiosy. Szkoci są bardzo proeuropejscy. Ludzie się boją czegoś, bo to coś. No jak ja tutaj zacznę cytować Mikołaja Reja, co było na Placu Wolności. Bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Z kolei, jeżeli Szkocja odejdzie, to bardzo trudno sobie wyobrazić Zjednoczone Królestwo Anglii i Irlandii Północnej. Odstawić jak trzeba tego. Natknieć wierzchę, kopię wrogu. Nie to dasz synku Bogu. Potem pierwszy po kolei, gdzie w każdym kącie dzwonić będzie na ołtarzy, pisze Illuminare. A ty, Rysiu, dare. I to tylko kawałeczek. I to jak taka Mohenowa usłyszy, to by z tymi sztotami też mogła stać przed tym teatrem. Unijnych, szczególnie jeśli chodzi o rolnictwo, więc ta sytuacja w przyszłości, nawet niedaleko, może się bardzo skomplikować. Ja to jeszcze nawet i ze szkoły pamiętam, bo zawsze szkoła wiedziała, że jak ja czytam Biblię, a już nawet jestem u tych świadków, to oni czekali, jak ja coś jak piszemy wypracowali, to co ja tu powiem, co ja przeczytam. I taki jest kolega, był blondynek, mój kolega, podobny do kurczaczka i zawsze mówił, że ja jestem ostoją klasy. No to więc ja wstaję. I czytam, bo znowu nastanie nędza, oczywiście w całym tym wypracowaniu. I czwórka z plusem była za to, powiedział, że bardzo pięknie, nawet tych cytatów mogło być więcej. A mnie się wydawało, że za dużo, bo to wiesz, bo to, jak mohery usłyszą, to jeszcze ich zamordują. No. Z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ale fajna paloniska, bo żeśmy potem jeszcze do niej z taką dziunią chodziły, pionierką na Ochocie, mieszka tylko pani Wrześniowska. U nas ciągle telewizja była w szkole i myśmy u niej 4 godziny raz siedziały. Ona była zaskoczona, że ja tak dobrze znam Biblię, że ona mówi, co to będzie, jeżeli człowiek całe życie grzeszy, a potem się nawróci nagle i co? No to ja czytam, jeżeli bezbożnik odwróci się od swojej drogi, że to będzie żył, przestrzegał prawa, nie będzie mu się wspominało dawniej. O, ona mówi, Boże, jaki celny werset. No nie, i była wściekła, że ja tak dobrze Biblię znam. No i postawiła mi, słuchaj, czwórkę na koniec. Ja ci coś Rysiu powiem. Natomiast symbolicznym końcem tego konfliktu było zniesienie tej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Irlandią. To jest jedyna lądowa granica Wielkiej Brytanii. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Posterunki wojskowe na tej granicy, jakieś kontrole celne, to wszystko było symbolem właśnie podziału tej wyspy. To dla Irlandczyków jest bardzo bolesnym doświadczeniem. No widzisz, Rysia, tak mi się to zaczęło, jak zaczęłam czytać Biblię, bo wcześniej myślałam, że taka poloniska to ona nie ma żadnego biznesu i pieniędzy żadnych. A tutaj okazuje się, że to są rzeczy, które ludzi wciągają. No i oni żyją całym tym życiem, jakim na przykład Małga Kubiak, też polonistyką żyje. Pozostałe dwa tematy też były łatwe. No. Bo przecież jeśli jakiś... A ja nie wiem, słuchaj, ona... Ja już mam tu biały garnitur, biały kapelusz, szykuję się, wiesz, ale jak ja tu jeżdżę do tej pracy i tą Martę Dobosz jako wariatkę widzę w internecie, słuchaj. A no, ona będzie dzwoniła, ta Małga Kubiak. Zapomnijmy wreszcie nad tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, czyli nad niekontrolowanym przepływem ludzi. Ona miała... Marta Dobosz. Tak, rzeczywiście, tak jak pierwszy... A ty byłeś, Ryś, ja tam nikogo nie było. To był tak, taki film, ja wiem tam, skąd tam wiem. Swobodny przepływ. No i właśnie wtedy do mnie dzwoniła ta Mukanowska, Ruda Elwira, ja mówię, tylko jestem w pracy, no nic. A ona głupia, to kiedy przyjdzie się? Ja mówię, cholero, do 7 rano, no ta Mukanowska, Ruda. Kopnięta, wiesz, no bo ona wspierała tego Włodka, który kradnie wina. Ja mówię, zostałam ochroniarką i będę sprawdzała, czy Włodek nie kradnie wina do torby. Podejmować jakieś działania.
działania prawne zmierzające do no, sekowania tej ludności. Bo on tak do mnie, ten Włodek, mówił... No to mogą się spodziewać, że na zasadzie retorsji ten milion głównie brytyjskich emerytów żyjących sobie w Toskanii, na południu w Hiszpanii i we Włoszech spokojnie będzie miał... I tutaj niestety musimy się zatrzymać. Z nim chodziła, a ta Anita też, słuchaj, bo to wiesz, to są kumochy i one wszystkie kradną do... Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antiukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak tak, czy pieczenie. Antil, do kieszeni właśnie. Ja uważam, że to jak się na sztukę idzie, to trzeba się powstrzymać jakoś, a nie lecieć. Słuchaj, ta Anita raz była w tym na Elektoralnej 12, był taki wernisaż ze 3 godziny, tam nic nie było. I Anita dzięki mnie tam przyleciała i taka była niezadowolona, bo tam nic po prostu nie było. I chyba gdzieś leciała do Teatru Wielkiego, jakieś coś tam były, może się dostała, ale tylko sama poleciała, leć. Ale jak nic nie ma, ona ciągle jest niezadowolona. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Prolifor, mikroterapia na cholesterol. Sąsiadko, czy już ty sąsiadka? Właśnie, no. Jego wuj i matka mają, sąsiadka nie uwierzy, co dzień transport świeży. To na ryneczku Lidla codziennie świeża dostawa. Teraz w wyjątkowych tak, cenach. Tak, i ona nie jest taka gruba, a gdzieś ten jeszcze szósty malutki słyszałam też, prawdopodobnie. No. No, ukryty, tak, no. Także... Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakty z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki Lili Stepper. Aerozol Stepper skutecznie wyeliminuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na medicinę. Ale on jakoś tak nie myśli logicznie, bo wiesz, on już tutaj mógłby do pracy się załapać.